Badaszewskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Tomasz Znosz i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał. Zapraszamy do Metra, a z warszawskich inwestycji, jak dobrze i właśnie w tym miejscu możecie zobaczyć. Owszem, stacja Metra Brudno, ale chodzi o ulicę Kondratowicza. Metro Brudno będzie otwarte w najbliższych dniach i tygodniach. Natomiast pierwsza część nowej ulicy Kondratowicza nad stacją metra została otwarta, ponieważ cała nowa ulica Kondratowicza to tam aleja tysiące drzew, dużo nowych ścieżek rowerowych, nowej zieleni, nowych miejsc parkingowych i ogólnie uporządkowanie całej ulicy po budowie metra, ponieważ nie jest potrzebny duży pas dzielący na planowane torowisko tramwajowe w tymże miejscu, więc ponieważ to wszystko nie jest już realizowane, można zająć się nową Kondratowicza. Część inwestycji jest realizowana przez Metro Warszawskie nad stacjami metra, jak i również przez Zarząd Transportu Miejskiego, a pozostałe odcinki pomiędzy stacjami metra są robione przez ZDM, czyli Zarząd Dróg Miejskich. I o tym wszystkim dzisiaj w tymże jednym skromnym materiale. Zerknijcie, jak to wygląda. Tutaj mamy wjazd bezpośrednio, tam z rejonów torowiska. Tutaj jeszcze ten fragment ulicy, nie Kondratowicza, tylko Bazyliańskiej, jest jeszcze w trakcie przebudowy i poprawek technicznych, jeżeli chodzi o to, jak było podczas budowy metra, ponieważ Kondratowiczej nie było w trakcie budowy metra. I tutaj miejsca parkingowe, które były na jezdni, są aktualnie likwidowane, jak i również cała jezdnia jest uporządkowana po poprzedniej długiej, mimo wszystko, organizacji ruchu, która była tymczasowa. Sama stacja metra Brudno, w tymże miejscu, tutaj się pojawia, jest tutaj przy skrzyżowaniu właśnie ulicy Bazyliańskiej, Dębilińskiej, jak i również Kondratowicza. Dębilińska to jest ta, co przecina tutaj na poprzek całe skrzyżowanie, no i oczywiście wzdłuż niej jest torowisko tramwajowe. Nowe wejście do metra jeszcze nie pełnią żadnej funkcji, jeżeli chodzi o przejścia podziemne, co się zmieni po otwarciu stacji metra. Natomiast to jest właśnie to, o czym Wam chciałem powiedzieć. Zwróćcie uwagę na ten duży zielony pas jezdni, który jest po środku. To było miejsce naplanowane na torowisko tramwajowe, jeżeli by tu nie powstała linia metra. Powstała linia metra, ale ponieważ nie można było już tutaj zbytnio zmienić układu jezdni w związku z rozmieszczeniem wyjść na stacji metra, to już to pozostało tak jak jest, natomiast dalej się, jak widzicie, jezdnia dosyć mocno zmęża. I to jest już pierwszy odcinek właśnie realizowany przez Zarząd Dróg Miejskich na tym krótkim odcinku, aby autobusy i w ogóle cały ruch tutaj mógł się przenieść dalej w Łabiszyńską. No i tutaj, żeby pojechać tam dalej w kierunku trasy toruńskiej i objechać pozostałe elementy budowy. Także tamten odcinek został otwarty w tym tygodniu mniej więcej, jakoś na początku. A tu już mamy nowe elementy nowej jezdni. Na tej jezdni była już jedna konferencja o nowej Kondratowicza, na której byłem sam z mediów telewizyjnych, że tak to powiem, jeżeli chodzi o nagrywanie wideo. Ale możemy też zobaczyć, że tutaj ta jezdnia też się dosyć mocno zwęży. Nowe ścieżki rowerowe w tymże miejscu również będzie, mnóstwo nowych drzew, również w pasie drogowym po środku. No i tutaj mamy też wentylatornię V21 od stacji metra, gdzie jej realizacja już się zakończyła, bo faktycznie budowa metra już jest skończona, tylko i wyłącznie ostatnie detale i obiekty małej architektury są robione i odbiory techniczne na dole. Więc tutaj większych prac już nie ma realizowanych, głównie chodzi o faktycznie Kondratowicza realizowaną przez ZDM. Bo tutaj trzeba podkreślić to, że teren już jakiś dosyć długi, dłuższy czas temu od Gulenmarku, czyli wykonawcy drugiej linii metra w tymże miejscu, został przekazany na ręce ZDM-u warszawskiego, który właśnie realizuje. To ma skrzyżowanie, które też całkowicie się zmienia z Chodecką, będzie miało w pełny pakiet, jeżeli chodzi o ścieżki rowerowe, jak również na ulicy Chodeckiej jest montowana nowa ścieżka rowerowa. I w tym miejscu dobrze widzicie, jak mocno jest zwężona ulica Kondratowicza względem tego poprzedniego starego pasa zieleni na środku. Ale to jeszcze zobaczycie w kolejnych ujęciach, lepiej, żebyście mogli to zobaczyć. Mamy oczywiście tutaj szpital brudnowski. Do niego dojazd jest teraz poprowadzony tymczasowo od drugiej strony, czyli przez nad ulicą Kondratowicza w tymże miejscu. Jak i również tutaj też tak się dojeżdża do stacji benzynowej. I to jest oczywiście ruch tymczasowy. Tutaj zwróćcie uwagę, że cała jezdnia, właściwie wszystko tu już jest gotowe do otwarcia. Ale nie jest tak. Ulica nie została tutaj w ogóle jeszcze otwarta. Ruch się odbywa tylko i wyłącznie na razie serwisowo i technicznie w związku z tym, aby po prostu pojazdy mogły dojechać do stacji benzynowej i do szpitala brudnowskiego. To jest główny tutaj podtok mimo wszystko. Ale po części ruch już tutaj został otwarty. Oczywiście większość ruchu tutaj dopiero będzie umożliwi otwarcie metra, ponieważ wtedy ta cała część jezdni jest trochę bardziej otwarta. Przynajmniej taką mamy nadzieję, bo też tutaj dosyć dużo autobusów będzie kończyć
swoją trasę. No i to jest tyle, jeżeli chodzi o sam element przebudowy Konatowicza. Dalej też była przebudowana pewna część, tam skrzyżowanie było już bezpośrednio tutaj na Zaciszu, z ulicą Blokową. Tam pojawiła się sygnalizacja świetna i ścieżki dobrowe, zaraz to zobaczycie. Tutaj też przy okazji zwróćcie uwagę, że mam wielką płytę, na której znajduje się całe skrzyżowanie tutaj Świętego Wincentego i Konatowicza. Co jest utrudnieniem? Wielka płyta, chodzi mi o to, że się znajduje na jednym wielkim wiadukcie. Całe skrzyżowanie nad kanałkiem tutaj, które się ciągnie w tymże miejscu. I po prostu w tymże miejscu musi zostać wybudowany nowy całkowicie wiadukt z nowymi miejscami na ścieżki rowerowe. I to wszystko nie jest realizowane z bardzo prostej przyczyny. Tutaj planowana jest inwestycja tramwaju na Zieloną Białękę i to jest planowane, że wtedy podczas budowy torowiska tramwajowego to zrobią, no bo torowisko tramwajowe po prostu wymusi całkowicie wybudowanie nowych tutaj obiektów, no bo siłą rzeczy torowisko się nie postawi na starej części. To jest to skrzyżowanie, o którym przed chwilą mówiłem, czyli Blokowej i Konatowicza, i jeszcze tutaj widzę ulicy przy Grodzisku. Właśnie widzicie nowe ścieżki, nowe przystanki, zatoczki autobusowe. No i tak to tam zostało też zrealizowane w ostatnim czasie. Zwróćcie uwagę, jak to wygląda nowa Konatowicza i stara. Chodzi mi oczywiście o jezdnię po lewej stronie. Mniej więcej możecie zobaczyć zatoczkę autobusową starą i nową. No, dosyć mocno się to zwężyło. Patrząc z tej strony, to są dwa pasy jezdni mniej więcej, które zostały wciśnięte do środka. To jest bardzo dużo odzyskanej nowej terenów. Oczywiście to będzie wykorzystane na tereny zielone. Kto by się spodziewał. Tu jest ulica Chodecka, która ostatnio była frezowana po części i ma realizowane cały czas nową inwestycję, jeżeli chodzi o chodniki i ścieżki rowerowe w tymże miejscu. Cała Chodecka trochę się zmieni w najbliższym czasie. No i tutaj zwróćcie uwagę, jest robiona aktualnie nowa jezdnia południowa Konatowicza, ponieważ na północnej, jak widzicie, ruch cały czas musi być utrzymany ze względu na dojazd do poszczególnych lokalów handlowych i gastronomicznych i ogólnie tego wszystkiego. Tutaj jest wentylatornia, o której mówiłem, do niej jest tutaj dojazd techniczny pozostawiony, przynajmniej powinien być. Jakieś tam dwie koperty dla pojazdów metra. Tu też będzie przystanek autobusowy bez zatoczek, bo tutaj ruch dużo będzie mniejszy po otwarciu metra, jak i również autobusów tu będzie trochę mniej jeździć. Więc tu będzie jeden przystanek autobusowy, na którym raczej dużego ruchu nie będzie, jeżeli chodzi i autobusy, i o samochody. Tu też mogę się zmienić. Ogólnie dla mnie to trochę, powiem wam, po tak długim czasie zamknięcia Konatowicza, to jest teraz dziwne, że została otwarta w ostatnim czasie i samochody jeżdżą. Jakby to dla mnie już jest trochę nienaturalne. Bardzo się przyzwyczaiłem do tego, że tutaj tej ulicy po prostu nie było przez cały okres budowy metra i nawet nie było widać, że tutaj kiedykolwiek była. Dlatego to trochę się zmieniło. Tu już widać nowe ścieżki rowerowe. No to jak mówiłem, jak i również zjazdy bezpośrednio tutaj w ulicy Łabiszyńską. To jest duża zaleta i duża zmiana, jeżeli chodzi o komfort dla rowerzystów. Chociaż dojazd do trasy toruńskiej jest trochę lepszy wzdłuż Rębielińskiej, bo tam jest bezpośrednia ścieżka rowerowa do trasy rowerowej w tamtym miejscu. Tu zwróćcie uwagę, że no zostało to wszystko otwarte, ale jedna jezdnia jeszcze jest zamknięta, bo tu jeszcze prace trwają, ZDM się do końca nie wydobił. Musiał tylko i wyłącznie zrobić to, żeby to wszystko było otwarte. Na ten termin, żeby po prostu już tutaj ruch mógł być uruchomiony przez ten bardzo problematyczny odcinek, którego brakowało mieszkańcom Brudna. Co do terminów, na pewno jesteście ciekawi, kiedy to zostanie wszystko zrealizowane. Koniec inwestycji to jest ten rok, jeżeli chodzi o przepustowość drogową, natomiast o koniec zieleni to jest 2023 rok. Do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Cześć!